Cześć, witajcie. Jest niedziela wieczór. No, wydawać by się mogło, że to jest ta pora, w której mówimy o sprzęcie, ale dzisiaj jeszcze nie będziemy mówili o sprzęcie i możliwe, że stanie się to za kilka dni, bo powinienem mówić o tym i o tym. No ale o tym będzie za kilka dni, trochę szerzej i trochę ładniej. A dzisiaj powiem wam o takim jednym gościu i to zupełnie nie będzie nic technicznego. To będzie taka bardziej moja luźna myśl a propos jednego zawodnika, który no, jak bumerang wraca co roku na usta niemal całej społeczności kolarskiej, bo dzisiaj nie będziemy mówić o zawodniku MTB, chociaż on teraz amatorsko jeździ różne wyścigi MTB. Kojarzycie go, nie? Lance Armstrong. Wiecie, o kim mowa. W sensie, jak spojrzycie na wyniki z wyścigów szosowych, to się może okazać, że takiego gościa niemal nie ma i ma tam na swoim koncie pojedyncze wyścigi, no ale jest, wiemy o kim mowa. I ja dawno chciałem gdzieś tam poruszyć jego temat, no w sumie mtbxc.pl mówimy o MTB, więc tam raczej nie ma na takie rzeczy miejsca, a tutaj stwierdziłem, że dobra, to jest w sumie kanał, na którym mogę powiedzieć, co chcę i tak też zrobię, ale jakby będzie tutaj kilka moich takich subiektywnych opinii, natomiast to jest gość, którego trzeba jakby rozpatrywać na wielu poziomach i to, co zrobił, czy było szkodliwe, czy nie, czy w sumie to tak nie wiadomo do końca, jak go postrzegać, no bo to, co jakby trafia do mediów mainstreamowych, czyli to jest ten gość, który wszystkich oszukał, totalnie niby wygrał tyle razy z rzędu Tour de France, 7 razy z rzędu wygrał Tour de France, ale tak naprawdę nie wygrał i oszukiwał i kłamał i później płakał, wyspowiadał się i tak dalej, i tak dalej. I pierwszy argument, który tutaj zawsze się pojawia ze strony kolarzy, jego fanów, bo cały czas on ma swoich fanów, ja w sumie się temu tak bardzo nie dziwię, ale później powiem, dlaczego jakby hełbienie go jest troszkę szkodliwe. Otóż główny argument jest taki, że wtedy wszyscy brali i on był najlepszy spośród tych, którzy brali. I tak, to jest racja. Wtedy wydaje mi się, że no nie wiem, ile procent peletonu zawodowego mogło być nafutrowanym, i nie chciałbym rzucać oskarżeń, że cały, ale jest to prawdopodobne oczywiście, jak najbardziej. Natomiast pamiętajmy o tym, że trzeba też sobie zastanowić się, ile talentów w kolarstwie zostało zaprzepaszczonych przez to, że oni nie brali. I na przykład tak jak Tyler Hamilton opisywał to w swojej książce, że no pojechał na jeden wyścig do Europy i gdzieś tam skończył go w śmieciarze, drugi tak samo i dopiero później dowiedział się, o co chodzi i wtedy zaczął walić towar, no to się okazuje, że jeśli byli zawodnicy, którzy nie futrowali i po tych dwóch, trzech wyścigach, kiedy zobaczyli, że inni biorą towar, stwierdzili, dobra, to nie wiem, pójdę pracować do marketu na kasie, a mogli mieć potencjał tak naprawdę i gdyby nie było tego brudu w kolarstwie, to okazałoby się, że może było tam więcej talentów gdzieś takich pokroju Lensa albo innych, więc nie do końca zgodzę się z tym, że był on wtedy najlepszy. Znaczy był najlepszy pośród tych, którzy futrowali, to zdecydowanie tak, no bo ci, którzy tego nie robili, nie doszli do głosu. A gdyby wszyscy nie brali, to wielu z tych, którzy nie doszli do głosu, mogłoby być znacznie lepszymi niż ci, którzy byli na czołowych miejscach w wielu, wielu wyścigach. Dlatego no, ten argument, okej, ja go uznaję w momencie, gdy mówimy o tych, którzy koksowali. No ale było wielu ludzi, którzy nie koksowali i nie godzili się na tą grę, którą ktoś tam sobie ustalił i zanim wszyscy poszli. No, ale na pewno było wielu takich zawodników, którzy, gdyby były równe szanse, to byliby lepsi od tych, którzy koksowali. No i to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że trzeba Lensowi oddać to, że naprawdę
wiele, wiele osób jakby wciągnął w kolarstwo i te osoby w momencie, kiedy dowiedziały się o tym, że on bierze doping, że stosował doping, albo zaczęli się domyślać, że stosuje doping, to dalej w tym kolarstwie zostały. I tutaj jest mowa zarówno o sponsorach, producentach, kibicach, fanach, pasjonatach itd., itd. Do tego trzeba jeszcze dorzucić to, co zrobił, to, co robi w sumie dalej ze swoją fundacją, chociaż też podejrzewam, że jest tam też trochę niejasnych sytuacji finansowych. No ale to jest ta jedna rzecz, nie? I to jest moim zdaniem taki dosyć mocny argument, bo ten człowiek miał to, że on był dopingowiczem, to jest jedno, ale rzecz, której nie można mu odebrać, to jest ta charyzma, którą miał i którą pociągał w ogóle tłumy za sobą. I takiego sportowca jak on, to ciężko jest znaleźć w dzisiejszych czasach, no bo jakby on przewartościował całe kolarstwo i wyścigi od jego czasu wyglądają zupełnie inaczej. Ja zdaję sobie sprawę, że wśród oglądających ten materiał może nie być, może być kilka osób, które nie miały okazji na żywo oglądać tych wyścigów, no ale to było naprawdę coś mega, mega emocjonującego patrzeć na to, jak on się ściga, no a jego ataki to już jest zupełnie inna sprawa. Jeśli w zeszłym roku widzieliście jakieś mega mocne ataki Matthew Van Der Poela, no to ataki Lance Armstronga potrafiły być, mi się wydaje, no już 5-10 razy bardziej spektakularne i dużo bardziej odjeżdżał całej stawce. I no ale trochę zbaczam z tego, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tej jego charyzmie. I nawet teraz, kiedy właśnie ostatnio wyszła ta sprawa, że będzie organizował razem z George'em Hincapiem obozy treningowe i będzie one kosztowały nie wiadomo ile pieniędzy, no to ja spodziewam się, że i tak będzie miał to klientów. No bo jeśli ktoś w tamtych czasach interesował się kolarstwem i nawet akceptuje, to znaczy akceptuje, jakby przyznaje rację wszystkim, którzy uważają Lesa za oszusta, to nadal jest to na tyle ciekawa postać, że gdybym miał te 30 tysięcy dolarów, to bym od razu wydał je, żeby móc z nim tydzień poprzebywać, chociażby po to, żeby, nie wiem, móc kilka razy z nim zamienić parę słów i poznać trochę historię tamtych czasów. Bo właśnie Lance miał w sobie tyle charyzmy, że wydaje mi się, że to byłoby tego warte. Już nawet samo spotkanie z George'em Hincapiem też byłoby ciekawe na pewno. No, dlatego mówię, to jest człowiek, który ma ten magnetyzm w sobie i przyciąga wiele osób. Ja na przykład, kiedy tylko dorwałem pierwszą książkę Lance'a, no to ją po prostu od razu połknąłem. Ja byłem jego turbofanem, takim totalnym fanboyem. Dzisiaj mam do niego taki trochę obojętny stosunek, tak jak właśnie mówię, że są rzeczy, które zrobił bardzo dobre, a są rzeczy, które zrobił no złe, nie? I trzeba się z tym pogodzić. I jakby jeszcze taką dygresję dorzucę a propos tego, że wtedy wszyscy koksowali, to też ten argument ma trochę drugie dno, no bo wszyscy koksowali, ale nie wszyscy wlepiali łapówki do UCI i to jest, mi się wydaje, ten też dosyć zasadniczy problem, bo okazuje się, że Lance owszem wpadał na kontrolach, tylko że te kontrole, te wyniki tych kontroli nigdy nie ujrzały światła dziennego, bo szły pieniądze od wielkich sponsorów ze Stanów i koperty były tam, gdzie trzeba wręczane, czy tam jakieś datki przez team albo przez samego Lensa były wręczane do gdzieś wysoko postawionych osób w Międzynarodowej Unii Kolarskiej. No i tak to się odbywało, więc ta walka też tych nakoksowanych z tymi nakoksowanymi od Lensa nie była też równa, bo oni mieli po prostu większe finanse na to, żeby sobie te wyścigi wygrywać, jak chcieli tak naprawdę. No i kontynuując jeszcze ten wątek jakby takiego moralnego spojrzenia na tego zawodnika, na tego ex-zawodnika, a dzisiaj Mastersa, jednego z wielu, to powiedzmy sobie o tym też, że jakby tak mocno mówienie o tym, że on właśnie był najlepszy i tak mimo wszystko i że zostanie zapamiętany jako ten najlepszy zawodnik, to jest to trochę szkodliwe dla kolarstwa, szczególnie w tym wymiarze kolarstwa młodzieży i dzieci, no bo jakby jeśli zostawimy to tak, że to jest okej, okay, że no tam, no tak, koksował, ale i tak był najlepszy, to nie jest to do końca najlepszy przykład dla tych najmłodszych zawodników, no bo oni sobie powiedzą, ej, no w sumie
No, może i wpadnę, ale za 20 lat i tak będą mówili, że i tak byłem najlepszy, bo byłem najlepszy pośród iluś tam, którzy też i tak koksowali, a przecież dzisiaj w zawodowym sporcie wszyscy koksują, więc okej, biorę towar. No nie, właśnie i to jest to, co mnie najbardziej chyba boli, że często w jakichś tam dyskusjach na Facebooku, kiedy wraca temat Lance Armstronga, czy ogólnie dopingu jakichś lokalnych zawodników, czy prosów obecnych, którzy podają do dopingu, to właśnie pod tym kątem należałoby takie zachowania jednak piętnować tak dosyć kategorycznie, że to po prostu jest zły przykład dla tych najmłodszych zawodników, bo to jest po prostu coś, czym mogą sobie zaszkodzić w zdrowiu. Szczególnie jeśli by to robili nieumiejętnie, bo jak wiadomo, zawodowe grupy na pewno mają lekarzy, którzy wspomagają ich i robią to tak, żeby nie było żadnej utraty na zdrowiu. Natomiast widać wśród sportowców, tak globalnie tych, którzy pokończyli kariery i brali doping, że tam są problemy z głową często różne i to jest kolejna rzecz. Ciekawe, kiedy ta fala właśnie tych wszystkich kolarzy, którzy powoli będą dobijali do 50-tki, 60-tki, i ciekawe, jakie będą się u nich rzeczy działy w głowach, co wtedy będzie się z nimi działo i jakie to przyniesie efekty, tak bardziej długofalowe. Bo myślę, że to jeszcze parę jakichś dramatów możemy z tego mieć. Dlatego to jest chyba ta rzecz, na którą bym najbardziej uczulał, żeby zawsze ten komunikat był jednak negatywny, jeśli chodzi o zawodników stosujących doping, a szczególnie o tak ikonicznych ludzi, jakim był, jest Lance Armstrong, że no, to nie było dobre, nie? To nie o to chodzi w sporcie. No, oczywiście, ja wiem, że teraz brzmię jak totalny naiwniak, bo wszyscy, którzy mocniej się interesują sportem, od razu mi powiedzą, no dobra, stary, tutaj tak rządzi hajs i tak chodzi o pieniądze, a jeśli chodzi o pieniądze, to futrują wszyscy. No i może to jest prawdą, ale Mikołaja też nie ma, a fajnie jest w niego wierzyć i dlatego no, polecam wierzyć w czysty sport i po prostu robić czysty sport i tym najmłodszym ten czysty sport promować. Okej, można mówić o tym, że Lance jest właśnie elektryzującą postacią i że no, pośród wtedy tych koksujących wygrywał. Ale moim zdaniem trzeba to jasno oddzielać taką grubą kreską, że no mimo wszystko robił źle i że stosowanie dopingu no nie jest jakoś tak moralnie uzasadnione i nie wiem, jakieś historyjki o tym, że powinny być dwa równoległe, że jedni koksują, drudzy są czyści. Nie, bo wtedy wśród tych czystych i tak ktoś się znajdzie, kto będzie koksował. Po prostu no, wydaje mi się, że obecny system walki z dopingiem no musi być jak najbardziej oparte o jakieś metody naukowe i może wtedy coś, co muszą się naukowcy starać, żeby być zawsze ten pół kroczku przed oszustami. Zobaczymy, czy im się to uda kiedykolwiek. Ja sobie tego życzę. Natomiast wracając do samego Lensa, to jak przedstawimy sobie jego historię i to, czym się zasłużył i to, jakie ma minusy, no to sami widzicie, że nie do końca można go ocenić tak jednoznacznie, bo jako sportowca można go ocenić w sumie pozytywnie, bo z ludźmi na tym poziomie, co był on sam, wygrywał, chociaż tam też stosował nieczyste metody, no ale wygrywał. Moralnie, jeśli chodzi o doping, no to trzeba go po prostu ocenić negatywnie i tyle. Natomiast to, co zrobił poza sportem dla społeczności kolarskiej, no to tutaj trzeba go oceniać, moim zdaniem, pozytywnie, no bo zrobił wiele dobrego. Już nie chcę jakieś tam wnikać, nie chcę tam wnikać w jakieś prywatne rzeczy, bo ponoć tam też ma coś na sumieniu, ale to już są nie dla mnie tematy. Dlatego jeśli chodzi o moją ocenę Lance Armstronga, no to jest taka dosyć mocno wyrównana i myślę, że nie mam jeszcze sprecyzowanej odpowiedzi na to, czy on był dobry ogólnie, czy zły. Jest jaki jest Lance Armstrongiem i takiego trzeba go brać, jakim jest. To jest na pewno wielka postać i wszyscy, którzy mieli okazję oglądać go w jego kwiecie formy sportowej, no to mieli szczęście, bo to było na pewno spektakularne i fajne i kolarstwo nigdy nie było tak widowiskowe jak za jego czasów.
Chociaż ja wolę to dzisiejsze, bo jest czystsze. Tak mi się wydaje, chociaż może znów jestem naiwny, ale tak myślę. No i chyba to by było tyle, co miałem wam do powiedzenia na temat tego gagatka. I bardzo, bardzo interesują mnie wasze opinie na temat tego zawodnika i na temat tego człowieka. I żebyście go właśnie spróbowali w komentarzach ocenić z dwóch stron. Jestem ciekaw, jak się z tego wiąże dyskusja. Podejrzewam, że to może być malutka gówno burza. Natomiast starajcie się może hamować swoje emocje w komentarzach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam was serdecznie do dyskusji. No i tak jak mówiłem, tym tematem zajmiemy się w kolejnym filmie. No, musiałem to w końcu z siebie wyrzucić, to co mam do powiedzenia o nim. A, cieszę się, że to nagrałem. Widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i cześć!